Cześć, z tej strony Wiesław. Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się tematem, jak przygotować się do montażu i zakupu klimatyzacji. Jeżeli Wy stoicie dokładnie przed takim dylematem, to po obejrzeniu tego filmu będziecie lepiej przygotowani do procesu, którego wynikiem będzie idealna temperatura w Waszych domach i mieszkaniach, niezależnie od tego, czy to będzie lato czy zima. Jeżeli film Wam się spodoba, to słuchajcie, łapka w górę pozwoli nakarmić algorytm YouTube'a, a subskrypcja będzie bardzo mile widziana. Na początku musicie sobie zdawać sprawę z tego, że montaż klimatyzacji wymaga ingerencji w ściany i fasadę budynku. Słuchajcie, gdzieś tą jednostkę wewnętrzną i agregat na zewnątrz trzeba zamontować. Dlatego najlepszym momentem na montaż klimatyzacji jest moment, w którym budujecie dom lub na przykład jesteście przed tynkowaniem waszego mieszkania. Oczywiście nie oznacza to, że w już istniejącym domu bądź mieszkaniu nie można zamontować klimatyzatora. Słuchajcie, remont domu czy mieszkania jest również odpowiednim momentem na montaż systemu klimatyzacji. Natomiast nie chciałbym, abyście odnieśli takie wrażenie, oglądając ten film, że tylko przy remoncie czy przy budowie można zamontować klimatyzator. Fakty są takie, że klimatyzację należy polecić, jeżeli chodzi o montaż, specjaliście, co jest wymagane prawem. I gwarantuję Wam, że taki specjalista zamontuje Wam klimatyzator w ten sposób, że on będzie poprawny technicznie i miły dla oka. Pierwszym krokiem, aby przygotować się do montażu klimatyzatora, jest określenie jego mocy. I teraz zasada jest bardzo prosta. Przyjmuje się, że na 10 metrów kwadratowych potrzebujecie 1 kW mocy. I oczywiście jest to moc, która jest potrzebna, jeżeli mówimy o standardowych wysokościach pomieszczeń, czyli 2,5 metra do mniej więcej 2,8 metra. W przypadku, kiedy Wasze pomieszczenie jest wyższe, należy spojrzeć na parametr, który nazywany jest przepływem powietrza, który mierzony jest w metrach sześciennych. A już muszę Wam powiedzieć, że najłatwiejszym sposobem na określenie mocy jest po prostu skorzystanie z jednego z wielu kalkulatorów doboru mocy klimatyzacji BTU, które możecie znaleźć w internecie. Okej, mamy już dobraną moc jednostki wewnętrznej. Co dalej? Należy zwrócić uwagę na fizyczne rozmiary tejże jednostki. Mówię tutaj o szerokości i wysokości. Głębokość niekoniecznie jest istotna, ponieważ nikt nie powinien zasłaniać wylotów powietrza z samego klimatyzatora. I teraz, jeżeli chcecie zamontować klimatyzator pod sufitem, to odległość od tego sufitu to jest mniej więcej 10, a może być nawet 20 cm. Czyli jeżeli macie na przykład drzwi, framugę, no to ta wysokość tego klimatyzatora będzie istotnym parametrem przy jego wyborze. Natomiast słuchajcie, wybierając taki klimatyzator, na stronie mediaexpert.pl macie podane przy każdym produkcie dokładne wymiary nie tylko jednostki wewnętrznej, ale nawet jednostki zewnętrznej. A co w sytuacji, jeżeli w tym optymalnym miejscu, w danym pomieszczeniu nie ma możliwości zainstalowania tej jednostki wewnętrznej, bo ona się fizycznie nie mieści? Słuchajcie, są specjalne konstrukcje na takich wieszakach, które pozwolą Wam zawiesić klimatyzator. Kolejnym pomysłem jest wykorzystanie ścianek kartonowo-gipsowych czy konstrukcji, które również pozwolą Wam na montaż tego klimatyzatora. Innym ciekawym pomysłem, jeżeli nie macie możliwości montażu klimatyzatora pod sufitem, jest zakup klimatyzatorów, które mogą być zamontowane przy podłodze bądź na przykład pod oknem, jeżeli nie macie tam grzejnika. Po prostu w tych klimatyzatorach jest inny system dystrybucji powietrza niż w tych, które są montowane pod sufitem. Należy również wziąć pod uwagę, że do jednostki wewnętrznej należy doprowadzić a. zasilanie, kolejna rzecz to dwie miedziane rurki, które biegną od jednostki wewnętrznej do samego agregatu, jak również trzeba pomyśleć o tym, aby odprowadzić skropliny. Wiemy już, jak przygotować się do montażu, a co z wyborem samego klimatyzatora? Słuchajcie, efektywność energetyczna to jest coś, na co radzę zwrócić Wam uwagę. Dlaczego? Ponieważ celowałbym w takie klimatyzatory, które mają klasę efektywności energetycznej A2+, bądź A3+. Słuchajcie, nikt z nas nie lubi płacić wysokich rachunków za prąd. Kolejną informacją jest ta, że klimatyzatory nie tylko chłodzą latem, ale również są w stanie grzać bądź dogrzewać nas zimową porą. W związku z tym klasy efektywności energetycznej dla grzania i dla chłodzenia są różne i należy je sprawdzić. Kolejnym parametrem jest głośność samego urządzenia, czyli jednostki wewnętrznej, ponieważ wpływa to bezpośrednio na komfort przebywania w danym pomieszczeniu. A jeżeli już w ogóle mówimy o klimatyzatorze, który ma być zainstalowany w sypialni, no to słuchajcie, im cichszy, tym po prostu lepszy. Producenci prześcigają się w umieszczaniu nowoczesnych technologii w klimatyzatorach. I nie mówię tu tylko o bardzo zaawansowanych filtrach powietrza. Nie mówię tutaj o jego jonizacji, ale również o funkcjach premium. Na przykład takie występują w klimatyzatorach firmy Hisense i jest to funkcja śledzenia. Czyli ten klimatyzator może nadmuchiwać na nas to zimne powietrze,
dokładnie w ten sposób, jak poruszamy się po pomieszczeniu. A na przykład, jeżeli nie chcemy, aby to powietrze było kierowane bezpośrednio na nas i usiądziemy sobie na kanapie, to po prostu klimatyzator ominie to miejsce, w którym my siedzimy. Wybrałem już klimatyzator, który będzie spełniał moje oczekiwania. Pytanie, co dalej? Kto go zamontuje? Jak szukać firm, które zajmują się montażem klimatyzacji? Słuchajcie, kupując na mediaexpert.pl nie ma takiego problemu, ponieważ przy każdym klimatyzatorze macie opcję montażu w waszym domu lub mieszkaniu. MediaExpert posiada sieć profesjonalnych firm montażowych, które są rozsiane po całej Polsce. A jeżeli was interesuje, co wchodzi w skład montażu, możecie to sobie sprawdzić na stronie. I przypominam na same zakończenie, że musicie mieć odpowiednie uprawnienia, żeby móc zamontować klimatyzator. Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi będzie wam o wiele łatwiej wybrać odpowiedni klimatyzator dla waszego pomieszczenia, niezależnie od tego, czy to będzie dom, czy mieszkanie. Ja oczywiście z mojej strony polecam szukać klimatyzatorów na stronie internetowej mediaexpert.pl, jak również w sklepach stacjonarnych MediaExpert. Dzięki bardzo, mówił Wiesław. Cześć!